jakoś przy tym żyję. Chociaż wszyscy mówią, że 13 miał być pecha, tak? A jakoś nie jestem tak przesądny. Nie wierzę w zabawony. Także szczerze mówiąc, jakieś przebieganie kotów czarnych przez drogę przede mną, to nie wierzę ani w jakieś koniczyny. No ja się nie stresuję po prostu, traktuję to tak, jakby to był 12, 11. Nie jestem przesądny. Po prostu spóźniłam się dzisiaj na zajęcia. Wszystko nie tak, jeszcze idę do pracy i boję się, co tam będzie, także tak wierzę i... Jest bardzo źle dzisiaj, tak? No, zaczęło się źle i nie wiem, jak się potoczy dalej. Jesteś tak stresuje. A w poprzednie piątki 13 też pani się coś takiego złego stało? Jezus, jak mam być szczera, to moje życie to jest jeden wielki piątek 13, także... Nic mnie już nie zaskoczy. No. Piątek 13 to akurat podobno słyszałam, że trzeba puścić lotka, bo wtedy się wygrywa, więc... Puściła pani? Nie, jeszcze nie. Nie mam z przypadków takich, żeby coś się stało. Z takimi przesądna nie jest. Aczkolwiek czasami jak przebiega mi przed samochodem czarny kot, to tak mi przemknie ta myśl, czy to coś będzie znaczyło, ale nie miałem nigdy jakby spełnienia tego przesądu. 13 jeżdżę i 13 mieszkanie może być, też nie ma sprawy. No oczywiście. I 13 numer w dzienniku też może być. Sympatyczny dzień, przyjechaliśmy z Poznania zwiedzić Wrocław, także myślę, że będzie świetnie. Nie obawiali się państwo, że może coś podczas tej podróży złego pójdzie nie tak? Nie. No raczej nie. Już jesteśmy na miejscu, więc raczej już nic nie będzie. Czarny kot to staram się zawrócić, a tak chyba więcej, ja wiem, coś jeszcze. Zbite lustro? Mam nawet w łazience od kilku lat, nic się nie dzieje. Nie, także chyba lustro nie. Raczej nie, ale trzeba być ostrożnym bardziej. Dlaczego? Skoro się nic złego nie przytrafiło, państwo nie wierzą w to? Ale zawsze gdzieś tam trzeba... Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Tak. Zawsze mi się coś wydarzy niedobrego. Nawet dzisiaj, właśnie dzisiaj dostałam wezwanie do sądu. Też nieprzyjemna sprawa, sprawa karna. Wprawdzie w charakterze świadka, no ale nie jest to przyjemność i nie we Wrocławiu, tylko za Wrocławiem. To raczej szczęśliwy dzień. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy uważają, że jest pechowy, więc nie wychodzą z domu i jest trochę luźniej na ulicach. Absolutnie dzisiaj się wszystko układa, więc niech tak pozostanie do północy. Co pani się takie układa dzisiaj? Jest piątek przede wszystkim. Wolny weekend przede mną, więc super. A jakieś zabawony pani kultywuje? Czarny kot, przejście pod drabiną, zbite lustro? Absolutnie nie mam czarnego kota, a lustro zbijam raz w tygodniu. Więc wszystko jest w porządku.